Dzień dobry, witam serdecznie w mobilnym punkcie bezpłatnych porad prawnych portalu Poznaj Fakty. Szanowni Państwo, zwróciła się do nas z zapytaniem pani Elżbieta. Pytanie, kiedy opiekun sądowy dostaje zapłatę za zajmowanie się sprawami osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej? No pytanie, czy takiemu opiekunowi należy się zapłata za zajmowanie się taką osobą? Zadany na kanwie no, zajmowania się sprawami siostry ubezwłasnowolnionej całkowicie przez 2 lata. Zgodnie z artykułem 162 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego sąd przyznaje opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie nie przyznaje się, jeśli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, no albo gdy sprawowanie opieki czyni zadość zasadom współżycia społecznego, ta ostatnia przesłanka bywa no, uważana za kontrowersyjną. Ostatnio nawet Rzecznik Praw Obywatelskich no, poddawał w pewną wątpliwość to, czy można tutaj racjonalnie podchodzić do takiej kwestii, że jeżeli opieka czyni zadość tym zasadom współżycia społecznego, to nie należy się wynagrodzenie, więc być może w tym zakresie jakieś zmiany legislacyjne są możliwe w przyszłości. Natomiast no, jakby od strony tutaj praktycznej sytuacji, w której jest pani czy osoba, o którą pani pytała, no to trzeba sobie przede wszystkim powiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to stosowny wniosek do sądu o przyznanie wynagrodzenia. Bez wniosku sąd z urzędu wynagrodzenia nie przyznaje. To jest typowe świadczenie wnioskowe. No warto w nim oczywiście wskazać, czy to powinno być, czy oczekujemy wynagrodzenia okresowego, na przykład co miesiąc, czy wynagrodzenia jednorazowego w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. To już zależy od sytuacji, w której jesteśmy, no i od tego, jaka jest przede wszystkim pozycja tej osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. No i oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie sądu, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, więc we wniosku warto zwrócić uwagę na te elementy, które no, będą mogły przekonać sąd, że nie zachodzą te przesłanki, które wyłączałyby przyznanie wynagrodzenia, czyli takie, że wkład opiekuna jest nieznaczny, czy no właśnie opieka czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Oczywiście sąd wyda postanowienie w razie, kiedy byłoby ono dla nas niekorzystne, kiedy nie satysfakcjonowałoby wnioskującego, no to oczywiście przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.